Od 25 lat Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego wspiera małych i średnich przedsiębiorców. Początki jej działalności nie były łatwe. Agencja w tej chwili działa na rzecz wspierania małych i średnich przedsiębiorstw, które już funkcjonują. W czasie, kiedy ja pracowałam, my wspomagaliśmy tworzenie takich firm, zapobieganie upadłościom i tworzenie nowych małych i średnich firm. I choć jubileusz skłania do podsumowań, to prezes Piotr Miedziński już snuje plany na przyszłość. Bo sukces KAR-u to sukces przedsiębiorców, czyli wsparcie sektora małych, mikrośrednich przedsiębiorstw różnymi formami, w postaci nisko oprocentowanych kredytów i pożyczek, w postaci finansowania szkoleń, wsparcia w pozyskiwaniu kontrahentów, partnerów zagranicznych, ale także proorientacja zawodowa. Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego ma olbrzymi udział w wymianie i gospodarczej, i społecznej na pograniczach. Agencja bierze także czynny udział w promocji lokalnych produktów. I właśnie dlatego od 16 lat w Jeleniej Górze odbywa się impreza Wyprodukowano pod Śnieżką. Co ważne, znaleźć tam można najlepsze produkty, zarówno spożywcze, jak i rękodzieło. To wszystko tutaj jest, no. Więc ja bym był, gdybym był stąd, nie jestem niestety, byłbym dumny jak jasny gwint. A mamy się czym pochwalić. Przygotowałem chleb pszenno-żytni na zakwasie, którego piekę w piecu chlebowym, piersiowym na drewnie. Do chleba najlepsze są sery i tu jest w czym wybierać. Są krowie i kozie, długo dojrzewające i te nieco krócej. Sztandarowym produktem z Karkonoszy są sery łomnickie. Do każdego sera podchodzimy z miłością i myślę, że ta miłość jest głównym atutem, że mimo różnych przeciwności, wielu różnorakości, wszyscy te sery lubią. Nie można zapominać także o kiełbasach i mięsie przyrządzanych według tradycyjnych receptur. Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko próbować. Pyszna, szczególnie, że pod względem takiego święta, jak tutaj jest, to też często przychodzę i jest inna niż kilka lat temu, jak próbowałam. Dobra, ale dobra. A chleb? Dobry? Mięciutki, chrupiący. Chrupiący raczej, chrupiący. Wiadomo, że te rzeczy, które tutaj są, to są własnej roboty. Smaczne. Smaczne i dobre. Były także warzywa, które onieśmielały najróżniejszymi kolorami i kształtami, a wśród nich królowała dynia. To jest właśnie Hokkaido. Można ją upiec ze skórką, bo to jest jedyna odmiana dyni, którą się przygotowuje, przyrządza ze skórką. Czyli nie obieramy jej. W ćwiartki do piekarnika z karczkiem, z papryką. Jest wyśmienita. Jednak na Wyprodukowano pod Śnieżką znaleźć można było nie tylko jedzenie, ale także wyjątkowe rękodzieło. Były szklane preciosa, las w słoiku, a także biżuteria ze skóry. Najchętniej sprzedają się smoki, które są spinkami do włosów. Mam smoki w dwóch rodzajach, duże i małe. W zasadzie sprzedają się tak samo i duże, i małe. To są moje takie standardowe wyroby. Smoki i jeszcze motyle, których jest troszkę mniej, aczkolwiek też dobrze się sprzedają. Dużym zainteresowaniem cieszyły się pokazy gotowania z Julią Cymbaluk i Robertem Makłowiczem, a potem wspólne próbowanie potraw przyrządzonych z lokalnych produktów. Wystawcy walczyli o nagrodę Karkonoskiego Jelonka. W tym roku jury miało bardzo trudne zadanie. Ostatecznie postanowiono wyróżnić folwark wrzosówka, czeski syrop z rokitnika i sery z wańczykówki. A wśród rękodzieła najciekawsza okazała się szklana kuźnia oraz ceramika z Pogórza Kaczawskiego.